Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. Dlaczego nie zaprowadzisz mnie z powrotem do Marlene? Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może już jest tym lepiej. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza, niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Wdrapujemy się? Nie, na górze jest drut kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Wow, zobacz. Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. Tak, widzę. Przepraszam, ja odleciałam na chwilę. Wejdę na górę i się rozejrzę. A może to? Dobra. To ty, Bill? Gdzie się zazwyczaj spotykacie? Różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy.
Tutaj. Uwaga pod nogi. Jest wysoko. Co to jest? Cholera. Tędy. Dobrze się czujesz? Próbuję nauczyć się gwizdać. Nie umiesz gwizdać. No przecież mówię, że próbuję nauczyć się gwizdać. Zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. Nie, to zły pomysł. No przecież ja cię nie podsadzę.
A inaczej nie otworzymy tej bramy. Dobra. Stoj tu. Tylko otwórz bramę. Nic więcej. Jasne. Ostrożnie. Okej. Zobaczmy. Okej. Ta-dam! Dobra robota. Dzięki. Jak załatwimy ten samochód, to... co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należał do świetlików. Wiedziałby, gdzie cię zabrać. O, rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. Ej, patrz! Krasnale! Tak, to są krasnale. Ej, miałam kiedyś kolorowankę ze skrzatami. Są słodkie. Zatem nigdy nie przepadałam za wróżkami. Boję się ich. Okej. Grałaś kiedyś na czymś takim? Nie. Ale miałam koleżankę, która wiedziała wszystko o tej grze. Główna bohaterka ma na imię Anielska Żyleta. Wiesz, jakby ci to powiedzieć, bez problemu by ci zrobiła dziurę w brzuchu i roztrzaskała głowę kopniakiem. Nigdy nie byłem fanem tych zabawek. Szkoda, że nie działa. Przymusowa ewakuacja. Ewakuacja dokąd? A jak myślisz? Do strefy kwarantanny. Część ludzi ostrzeżono o zbliżającej się pandemii. Większości nie. Kurde, ciężka sprawa. Musieli zostawić cały swój dobytek. Nie to było najtrudniejsze. Tylko.
Wow, trochę to przygnębiające. Co? Tyle tu płyt. I nikogo, kto mógłby ich posłuchać. Sama nie wiem. Nie powinno tak być. Jezu! O, w mordę! Co... co to do cholery było? To pewnie... jedna z pułapek Billa. Twój kolega ma lekką paranoję, może? Delikatnie mówiąc. Co tu w ogóle jest za koleś? Pomagał nam w przemytach. Potrafi znaleźć to, co jest potrzebne. Obyśmy nie wylecieli w powietrze, próbując go znaleźć. Patrz pod nogi, a będzie dobrze. Rany. Bill umie strzelać z łuku? Myślę, że tak. Daj mi go. Dobrze sobie radzę z takim sprzętem. Strzelanie lepiej zostaw mnie. Oboje moglibyśmy mieć broń. Może by się osłaniać. Nie sądzę. Droga wolna, wchodź. Okej. Użyjemy tej deski. Przetestujmy to cacką. Jezu. Ożesz kurwa, Joel! Posłuchaj, Bill jest lekko szurnięty. Jak dotrzemy na miejsce, tylko ja będę z nim gadał. Rozumiesz? Rozumiem. Chcę, żeby była jasność. On nie przepada za obcymi. Okej. To równy gość, tylko potrzebuje czasu, żeby przekonać się do nowych osób. Ugh.
widzisz ten przewód? Nie dotykaj go. Trzymaj głowę nisko, a nic ci się nie stanie. Okej. Słyszysz? Tak. Wejść? Może coś tu znajdziemy. Zaraz tu zajdę na zawał serca. Spoko. Zajmę się tym. Nie wydaje mi się! Rany! Ale mnie to coś wystraszyło! Dobra, przeszukajmy to miejsce. Wynośmy się stąd. Dobra, odsuń się, odsuń się. Okej. Widzisz? Odsuń się. Chodź. Trzymaj się blisko. Dobra, mam cię. Ja pierdolę, Bill! Co się stało? Kolejna z debilnych pułapek Billa. Tam! Lodówka! To przeciwwaga! Okej. Okay.
przetnij linę, to zjadę na dół. Robi się! Joel! Cholera, zbliżają się. Joel! Pośpiesz się, Eli. Moment. Kurwa! Wszystko gra? Tak! Dalej, dasz radę. Okej. Cholera. O, dalej! Nie chcę się przeciąć! Eli, sprzęgło! Szybko, są coraz bliżej! Puszczaj mnie, skurwielu! Róż dupę, wstawaj!